Cześć, tu Wiesława. Moi drodzy widzowie, czas szybko i nieubłaganie mija, dlatego i nasza sycylijska podróż powoli dobiega końca. Zapraszam dzisiaj na finałowy odcinek, w którym przeniesiemy się na południowy wschód wyspy, do Syrakuzy, a później na ostatni wieczór w Katanii. Gotowi? To ruszamy w drogę. Syrakuzy to dość rozległe miasto, w 2005 roku wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stare miasto mieści się na wyspie Ortigia, która połączona jest dwoma mostami ze stałym lądem i właśnie od Ortigi rozpoczniemy zwiedzanie. Już z mostu widzimy sylwetkę najbardziej znanego mieszkańca Syrakuzy, Archimedesa. To właśnie tutaj mieszkał i tutaj dokonywał swoich odkryć. I to tutaj wykrzyczał swoje słynne Eureka. A dalej widzimy kolejne ślady greckiej obecności, czyli świątynię Apolina, wzniesionej w VI wieku przed naszą erą. Jest to najstarsza świątynia dorycka na Sycylii. Dalej idziemy elegancką główną ulicą Corso Matteotti i dochodzimy do Piazza Archimede, w którego centrum znajduje się dość dużych rozmiarów fontanna Artemidy, obrazująca swoimi rzeźbami mitologiczną scenę, w której bogini łowów Artemida zamienia nimfę Arteuzę w rzekę. Pokonując kilka wąskich uliczek, pełnych sklepików i małych knajpek, wkraczamy na Piazza Duomo. Od razu w oczy rzuca się katedra, będąca mieszanką stylów architektonicznych, wybudowana na doryckiej świątyni Ateny w 640 roku. Za fasadą w stylu baroku sycylijskiego, której autorem jest Andrei Palma, kryje się 12 kolumn z początku V wieku przed naszą erą, wmurowanych w ściany kościoła. Do katedry przylega pałac arcybiskupi, a vis-a-vis katedry mieści się Palazzo Municipale. Od południa plac zamyka kościół świętej Łucji, w którym można podziwiać obraz Caravaggia, pogrzeb świętej Łucji. Zaledwie kilka kroków od Piazza Duomo, tuż przy morzu, znajduje się półokrągła sadzawka, która od zawsze przyciągała pisarzy, poetów i podróżników. A to wszystko za sprawą mitu o nimfie Arteuzie, w której zakochał się Alfeo. Arteuza nie odwzajemniała jego uczucia. Zmęczona natręctwem młodzieńca, poprosiła boginię Artemidę, by ta przemieniła ją w źródło. Woda ze źródła została ukryta w Morzu Jońskim i dopiero wytrysnęła na wyspie Ortigia. Alfeo jednak, by spotkać ukochaną, również przemienił się w rzekę i połączył ze źródłem na wieki. Na pamiątkę aleja, która prowadzi do źródła Arteuzy, nosi nazwę Lungomare Alfeo. Co ciekawe, mimo że źródło znajduje się przy morzu, tryska z niego czysta, słodka woda i jest porośnięte trzciną papirusową. W pobliskim hotelu Des Estrangers mieszkał w czasie swojej podróży po Sycylii Jarosław Iwaszkiewicz, a Karol Szymanowski skomponował tutaj swój mistrzowski poemat na fortepian i skrzypce
pod tytułem Źródło Arteuzy. Na końcu Lungomare Alfeo, na najbardziej na południe wysuniętym cyplu Ortigi, na klifie, stoi zamek Fryderyka II ze Szwabii, Castello Maniace. Fortecę zaprojektował w 1239 roku Riccardo da Lentini, ten sam, który zaprojektował zamek Ursino w Katanii. Budowla wznosi się na planie kwadratu, a każdy z boków mierzy 51 metrów. Na wzór arabskich zamków posiada cztery okrągłe wieże. Nazwa zamku pochodzi od nazwiska generała Giorgio Maniace, który w 1038 roku na krótki czas odebrał miasto Arabom. Ofiarował on Syrakuzom dwie rzeźby baranków z brązu, które kiedyś stały przy wejściu do fortecy, a obecnie znajdują się w muzeum w Palermo. Na początku XIV wieku w zamku obradował parlament sycylijski, a w XV wieku pełnił on funkcję więzienia. Listopada 1704 roku w Prochowni nastąpił silny wybuch, rozsadzając twierdzę. W kolejnych latach starano się odbudować zamek, a w czasach napoleońskich znów zaczął pełnić funkcje militarne. Z rozkazu Ferdynanda II Bourbona utworzono tutaj bunkier, a po zjednoczeniu Włoch nadal pozostał budynkiem wojskowym. Obecnie zamek Maniace jest wspaniałą atrakcją turystyczną. Mieści się w nim również Wydział Architektury Uniwersytetu Katańskiego oraz jest tutaj corocznie organizowany festiwal teatralny. Przenosimy się do pałacu Bellomo, zbudowanego na przełomie XIII i XIV wieku, w którym mieści się obecnie Galeria Regionalna. Galeria gromadzi dzieła z okresu od średniowiecza do współczesności, m.in. rzeźby, sarkofagi, obrazy z najcenniejszym, zwiastowanie autorstwa Antonella da Mezziny oraz kolekcję sreber sakralnych, biżuterii i ceramiki. Thank you.
Dla mnie wielką przyjemnością jest odkrywanie w labiryncie wąskich uliczek małych warsztatów rzemieślniczych jak ten, wyrabiający torby ze skóry. A kilka kroków dalej trafiamy do Muzeum Marionetek. A następnie do starożytnej dzielnicy Graciella z zaułkami w stylu arabskim. Pogoda jest wyśmienita, zatem czas nasycić się błękitem nieba i Morza Jońskiego. Wspomnę tylko, że nadmorską promenadą na pieszo można obejść całą Ortigię. Wygrzani w słońcu jak jaszczurki, podążamy w stronę targu rybnego i tam też trafiamy do małej rodzinnej tawerny Lisoletta. Ten młody człowiek w kuchni naprawdę gotuje wyśmienicie. Wszystkie dania były poetycko smaczne, a sałatka z ośmiornicy to był prawdziwy rarytas. Oj, do dziś moje kubki smakowe szaleją na jej wspomnienie. Solidnie posileni, z zastrzykiem energii po poobiednim espresso, ruszamy na przeciwległy kraniec Syrakuzy do Area Archeologica della Neapolis, parku archeologicznego. Zaczynamy od pozostałości największego w czasach antycznych ołtarza Hierona II. A następnie widzimy amfiteatr rzymski, trzeci co do wielkości we Włoszech, po rzymskim Koloseum i arenie w Weronie. Tutejsza arena ma kształt elipsy. Otoczona jest wysokim podium, pod którym znajdował się korytarz, w którym na scenę dostawali się gladiatorzy oraz dzikie zwierzęta. Dalej, wśród cytrusowych drzew, wśród migdałowców i opuncji, rozciągają się rajskie kamieniołomy. Puste, ogromne groty robią wrażenie, ale w czasach wojny peloponeskiej Syrakuzańczycy przez wiele miesięcy przetrzymywali tutaj kilka tysięcy jeńców ateńskich. Jedna z jaskiń nosi nazwę Grotta dei Cordari, czyli powroźników. Naturalna wilgotność panująca w jaskini ułatwiała plecenie bardzo dobrej jakości powrozów. Teraz znajdujemy się przy charakterystycznej grocie w kształcie ucha osła, którą malarz Caravaggio nazwał Grotta Dionizjusza. Słynie ona ze świetnej akustyki. Podobno jej ściany wzmacniają dźwięk 16 razy. Legenda mówi, że właśnie Dionizjusz miał podsłuchiwać tutaj rozmowy jeńców. I na koniec główny punkt obszaru archeologicznego, czyli Teatro Greco. Jeden z największych, jakie się zachowały do naszych czasów. Wyobraźcie sobie, w V wieku przed naszą erą wykuto w skalę 60 rzędów widowni, która mogła pomieścić 24 tysiące widzów, a wśród nich
zasiadał Platon, a Aeschylus wystawiał tutaj swoich Persów, a Pindar wygłaszał swe ody. Właśnie teraz trwa budowa sceny, ponieważ co roku, w maju i czerwcu, odbywają się tutaj inscenizacje tragedii greckich. Syrakuzy zrobiły na nas ogromne wrażenie, tym bardziej, że pogoda nam bardzo sprzyjała, nie było jeszcze zbyt wielu turystów. A i jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj zupełnie przez przypadek trafiliśmy na Dzień Kultury Miasta Syrakuzy i wstęp do wszystkich miejsc był za darmo. Kończy się ten dzień pełen wrażeń, pięknym zachodem słońca podziwianym z budynku dworca. Po powrocie do Katanii było już zupełnie ciemno, ale jak już wiecie, to miasto nigdy nie śpi, więc i my wybraliśmy się na późny spacer i ostatnią kolację w Katanii. A o wschodzie słońca znów oczekiwanie na autobus i lotniskowe procedury przed powrotem do domu. Podsumowując, czy Sycylia przypadła nam do serducha? Absolutnie tak i to do tego stopnia, że już niedługo tam wrócimy, tym razem na zachodnie wybrzeże.